jest porcja gotowa. I na drugą stronę cofam, no nie poprzez, ale nogi ugięte i przygotowany jestem, że przyjmę za chwilę pozycję porosi. Porcja walki cofam wzdłuż linii nogę do tyłu. Nie w ten sposób, tylko już skręcam przednią nogę. Już mam porcję walki. Rączki z przodu, nie tak, tylko w przodzie ręce. Tak też może być. Tutaj jest przynęta, żeby atakować z tej strony. Ważne, żeby ta ręka prawa, ona jest ważna. Łokieć też do środka. Tu. Lekko się skręcić w lewo. Tu półfrontalna pozycja, a barki lekko w lewo. I to jest pozycja barki. A z tej pozycji trzeba się poruszać. W przód, tył, chodzić w prawo, w lewo. Tu. Ręce w przodu. I później zmieniać sobie. I też oprócz tych kroków odstawnego, prawo, w lewo i tak dalej. Jeszcze krok przestawny. Czyli krok skrzyżny. A ręce są w przodzie. To, jeżeli robię krok przestawny, to zawsze pociągam nogę. Idę do przodu, dostawiam nogę. W walce to wszystko ma wyglądać już zupełnie inaczej. W walce skaczesz sobie na palcach odejście. Nu. Ho. Ho. Ale miękko. Ale w momencie uchwytu przechodzimy do pozycji frontalnej. Czyli już jestem przodem, oczywiście przygotowany, że w każdej chwili jak on atakuje nogą, że się zasłoni. Czyli, ale pozycja jest frontalna. Jestem przodem i mocno stoi na nogach. Kolana ugięte, tyłek do dupcia do tyłu. I proste, nie pochylaj głowy. Błędem jest, jeżeli uczysz się pochylać głowę, bo ściągam kolano, tak? Dlatego głowa prosto, pozycja frontalna. I chodzenie w tej pozycji jest ważne. Czyli tu przestawny krok. Normalnie idę już przestawiam, już nie ma dostawienia, że idę nogą i dostawiam. Idę nogą i dostawiam. Nie ma. Normalnie. Bo tak jak judo, tak? To jest pozycja frontalna. Czyli w pozycji walki wchodzę w clinch, zwarcie, już jest pozycja frontalna. Przodem, mocno wchodzi. Pierwsza. Dwie ręce tutaj. Nie zawsze wyjdzie. Druga. Nóg cofany pod ręką, trzymam go. Nóg jest mój. I też u nas wymyślona też w jabłożnie. Nie już tam mi nie ucieknie, rzucam to. Tego. Oczywiście w praktyce to popatrzcie. Tener w ręki. To wszystko nie ważne. Dźwigam. Tu. Mamy zerwanie. Z tego można rzucić fajnie samo, który u nas też jest. Podstawnia to jest padko. Wiecie, że inaczej troszkę wykorzystanie niż inne strawaki, bo najważniejsza jest głowa, więc jak robię padko z pozycji, po pierwsze nie idę do tyłu na plecy, to faktycznie idę z głową. Przewracam się i ta ręka tutaj. Wyrywam rękę, chroni głowę, bo głowa jest najważniejsza. Od razu kopnięcie przebra i idę nogą do przodu, żeby walczyć z gościem. Tak. Rzuć mi mogłeś. Hop. Hu. Jasne? Hu. Znowu masz. I tutaj ze skrętem w prawo. Hop. Pamiętajcie, pięta idzie w przód lewa. Skręcam się w prawo. Ciężar ciała lekko do przodu. Na nogę, lekko. Żeby nie robić tak. Bo niektórzy tak uderzają. Zdejmij na dwóch nogach. Tu wchodzę. Całym ciałem, obrót ciała, masy. I ta pięta w przód. Nie stoję tak, nie uderzą, tylko ze skrętem ciała, mocny cios. I chodzimy sobie z partnerem wejść. Właśnie z jakiego dystansu mogę tutaj uczepnąć. Walka jest walka, ręce w przodzie. Tak? Krok, wyjście i skręt. Skręt. Patrzę na przeciwnika. Druga ręka. Tu był cios prosty przedni, a teraz jest tylny. Wchodzę nogą i uderzam prawą ręką. Kontra jest w tyle. Co jest ważne? Pamiętacie, wiele razy to powtarzam. Nie uderzamy tak. Ta ręka dłuższa, a ta krótsza? Nie. Popatrzcie, trzeba skręcić kolano do środka, bark do przodu. Ile jest dłuższy ten cios, prawda? Siłę ma większą i tak dalej. I robimy to w ten sposób na egzaminie. Trzymaj gardło, to jest ja walczę, po wszystko jak walczę. Wchodzę sobie. Wchodzę. Tylny. I dalej jeszcze.
Tu. Kontakt. Kolano, to będzie przednik. Wiecie, że inaczej pamiętacie, inaczej na głowę się kopie, na tułów. Tułów to jest zgnięcie podnik prosty w przód. Nie z miejsca. Jest wyjście. Krok. Walczymy. Krok. Walczymy. Krok. Ręce jak pracują. Nie do siebie. Tylko ręce otwieram tak w najboksini. Przód ręce. Jest krok. Kolano do klaty i noga w przód. Jest walka, polska walka. A na głowę. Taka czapka. Na głowę jest ten i to samo lewą nogą. Przód. Ale na głowę. O. Przedni. Tak jak fajny boksing. Na głowę. I ręce. Oczywiście trzeba topnąć nogą za krótką, ale też można nogą wygroszyć. Lewą. Tutaj tak, wchodzę, skracam dystans, głowa, idę nogą do przodu, muszę się na głowę, jest krok, i noga, i ręce przytrzymaj, tak jakby to było w ten sposób, krok, cały ciąg, tylko, nie trzeba się o skóry cokolwiek, w przód, zostaje jak cokolwiek, rozpijemy rękę w przód. Tak się robi, że prostuje moją rękę. Tak jakby to był cios. Ale to nie jest cios, tylko do góry ręka, wtedy jak jest zgięta, twarde mięśnie. Idzie ciosem. Idzie z góry, pije nożem. Wszystko w przód. Hop, patrzcie. Cios, tak? O, blok. Kurde. Podźwignia ramienie, bez ramienia, postawą cios. Chwyt ręki, lekko skręcam do środka. Idę ramieniem, tam gdzie ta ręka jest zgięta. Idę ramieniem do przodu, tu. I tą rękę, tak skręcam, idę do przodu, żeby nie uderzał tam, bo tu patrzę, nie przed. Tu idę do przodu. A to nie jest tak, że proszę. Daję prawo teraz. Czyli tak, chwyt, skręt, do przodu, tak? I wykończenie teraz. Zobaczcie. To pociągam tu. To. Przechodzę z tego drzwi. Jedna trzyma, druga za kresz. Biodra do góry, dźwignij. Zapał złapie, wiąże. Nogę wkładam między ramię a głowę. Już wiąże, nie podsiadam. Nie powolno ruszy się. Łapie od łokcia. Od zdjęcia wstawię łokciowy. To jest najsłabszy punkt. Nie będę tu szarpał, nie da mi się wyrwać. Od łokcia i tu. O. Wkładam, zaciskam. I teraz ja już podziałem. Albo ciągnę go do tyłu, czyli zwróć uwagę, tą nogę wyciągam sobie powolutku i biorę. Raz. I wyciągnę. Wciągam je w dół. Zwróć uwagę. Idę z jego siłą. Raz. Przekładam nogę. Kolano proszę. Ale tutaj wystarczy tak. O. Nadgarstek płyt. Wchodzę łokiem na klatę. Klękam sobie. Nadgarstek na klatę. Łokie do przodu. Odwracam sobie. Naciskam łokciem. Odwróć głowę. Wychylenie, chwyt głowy, dalej tak zajmiesz jest też dobrze. Można też robić chwyty za kimono. Gdzie sobie idziemy, zejście nogą i przez nogę. Nie, proszę. No ja wolę akurat chwyty za głowę. Co jest ważne, żeby nie robić tego przez biodra. Nie. Chodźcie przez nogę, tylko tu. Jasne? To jest już przez nogę, dlatego to jest ważne. Nie chodzę nogą tu jak do biodrowego ruchu, tylko chodzę nogą daleko na zewnątrz. Daleko na zewnątrz.
Noga na zewnątrz. Najzajmniej tak zrobić, w pozycji walki, że wchodzę sobie. Nie będę tracił czasu, żeby podchodzić pod niego, bo dystans walki tak nie do przeciwnika. Więc trzeba z tylnej nogi odbić się, idę daleko z kopoczu. I ciągnę drugą nogę. Tu jest walka, pułapka. Jasne? Tyłek musi być w górze, nie robię przysiadu. Tyłek w górze. Trzymam, nie rękami, przed ramionami. I głowa w górę, plec prostuje. Idę na przeciwnika. Albo w ten sposób. Albo z krokiem przestawy. Czyli tylna noga wchodzi. Tu. I znowu. Przerzucać nogi od razu jak się da. Babka. Ręce są w przodzie. Pułapka. Schodzę na kolano. Tak? Pamiętacie? Chwytam nogi. Ta noga z tyłu jest prosta. Głowa tu w dole. I teraz co jest ważne? Jeżeli przełożę tą nogę, to potem klękam na nią. Czyli przekładam i idę kolanem na nią. Tu barkiem dociskam i przechodzę szybciutko do haczem, tutaj do pozycji dosiadującej. Jak siądziecie, to kolana szeroko rozwijać, brzuchem docisnąć. Tą ręką się przytrzymać, bo asekurator tam chcecie. Zacinam. Jeszcze raz. Czyli jest walka, może być skończeniem, wchodzę, noga i wchodzę do przodu. Do przodu.
Thank you.
Standardowym jiu-jitsu składa się z dwóch dwuminutowych rund z 30-sekundową przerwą. Podczas walki zawodnicy stosują ciosy, kopnięcia, dźwignie, duszenia i rzuty. Rywalizujący ze sobą zawodnicy obowiązkowo wyposażeni są w specjalne napierstniki umożliwiające chwytanie, zabezpieczenia na stopach i ochraniacz klocza. Punktacja technik wygląda następująco. Cios 1 punkt, kopnięcie w tułów 1 punkt, mało efektowny rzut 1 punkt, kopnięcie w głowę 2 punkty i efektowny rzut również 2 punkty. Duszenie lub dźwignia zmuszająca przeciwnika do poddania się kończy pojedynek przed upływem regulaminowego czasu walki.